Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku podsumowanie wczorajszych meczów Ligi Mistrzów, a w nich m.in. przemarsz kibiców na Old Trafford, Pogba i jego czerwona kartka, Angel Di Maria z piwem, AS Roma z zaliczką przed rewanżem oraz tematy takie jak finansowe kłopoty FC Barcelony, Borussia opóźnia lot na mecz Ligi Mistrzów, bo piłkarz zapomniał paszportu, ogromne zarobki Mourinho, pomimo że nie jest trenerem. Zachęcam do subskrypcji kanału, bo na 200 tysięcy idę na boisko, także klikaj subskrybuj na dole. Zapraszam także na nowy film na kanale Obstawiamy, m.in. o Grosiku w formie, który zaliczył asystę. Link znajdziecie tutaj oraz w opisie, a ja nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Po kilkudziesięciu dniach w końcu doczekaliśmy się powrotu najlepszych rozgrywek w Europie. Chodzi oczywiście o Champions League. Już na dzień dobry Liga Mistrzów poczęstowała nas fenomenalnym kąskiem w postaci meczu Manchesteru United z Paris Saint-Germain. Czerwone Diabły bardzo dobrze wyszły na wymianie szkoleniowca. Ole Gunnar Solskjaer przebojem wdarł się do top 4 Premier League, co za czasów Jose Mourinho wydawało się niemożliwe. W przypadku PSG nie było tak kolorowo. Wszystko przez wzgląd na urazy Edinsona Cavaniego oraz Neymara, czyli tak naprawdę kluczowych postaci linii ofensywnej. Strzelanie bramek na swoje barki musiał wziąć Kylian Mbappé. Jednak zanim mecz się zaczął, kibice Paryżan w ilości niecałych 3000 urządzili przemarsz przez ulicę Manchesteru na Old Trafford. Zobaczcie, jak to wyglądało. Faworytami w tym meczu byli gospodarze. Wszystko to zasługa ich ligowych wyników. Niestety kibice Manchester United, którzy przyszli na mecz, mocno się zawiedli. Bramkę na 0-1 dla PSG po rzucie rożnym zdobył Kimpembe, który urwał się Nemanji Matićowi. Po kilku minutach było już 0-2 po bramce Kyliana Mbappé. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Angel Di Maria, który asystował przy dwóch trafieniach. W kontekście Argentyńczyka warto wspomnieć o śmiesznym incydencie. W stronę piłkarza z trybun poleciała butelka z piwem. Angel ją wziął i zaczął udawać, że pije. Zachowanie to miało sprowokować jeszcze bardziej kibiców United. W końcówce spotkania za drugą żółtą kartkę z boiska został wyrzucony sfrustrowany Paul Pogba. PSG w drugiej połowie pokazało kawał dobrego futbolu pomimo braku Cavaniego czy Neymara. Jeżeli podobnie zagrają w rewanżowym meczu, wszystko będzie formalnością. Gra z kontrataku na Kyliana Mbappé jest praktycznie równoznaczne z podbramkową sytuacją. Jednak w futbolu może zdarzyć się wszystko. Nie możemy odbierać nadziei Manchesterowi United. W drugim meczu spotkały się drużyny AS Romy i FC Porto. Delikatnie mówiąc, spotkanie o wiele mniej atrakcyjne niż wcześniejsze. Spotkanie bardzo wolno się rozpędzało. Tak na dobrą sprawę mecz można było włączyć na ostatnie pół godziny. Błysnął duet Zaniolo-Dzeko. Ten pierwszy był autorem dwóch trafień dla Rzymian, ten drugi był asystentem. Kilka minut później po popisie duetu kontaktową bramkę zdobył Adrian. Wynik 2-1 wytrwał do końca, co zwiastuje niemałe emocje przed rewanżem. Z jednej strony Roma pojedzie do Portugalii z zaliczką, jednak z drugiej dla gospodarza rewanżu wystarczy zaledwie 1-0, aby awansować do kolejnej rundy. Zapowiada się bardzo wyrównane spotkanie, w którym wszystko jest jeszcze możliwe. Dziennikarze El Paris dotarli do sensacyjnych informacji dotyczących finansów FC Barcelony. Według nich mistrzowie Hiszpanii zaciągnęli dwie pożyczki w amerykańskich funduszach inwestycyjnych. 90 milionów euro ma pochodzić z grupy kapitałowej Pricoa, należącej do Prudential Group. Kolejne 50 milionów ma pochodzić z banku Barings. Pożyczka musi być spłacona w ciągu 5 lat. Jej oprocentowanie wynosi 1,87%. Mogłoby się wydawać, że po sprzedaży Neymara FC Barcelona nie ma żadnych problemów finansowych. Jednak jak się okazuje, ściągnięcie m.in. Coutinho i Dembele wiązało się z kilkudziesięciomilionową pożyczką. Trzeba też do wydatków dodać astronomiczną pensję Lionela Messiego. Jak widać, duma Katalonii oprócz problemów na boisku musi się borykać z tymi finansowymi. Już dzisiaj kolejne spotkania Champions League, w których m.in. Borussia Dortmund zmierzy się z angielskim Tottenhamem. Jak donosi BBC, piłkarze niemieckiego klubu opóźnili lot do Anglii przez bardzo kuriozalny i kontrowersyjny powód. Na lotnisku okazało się, że 18-letni Jadon Sancho oraz 22-letni Abdou Diallo zapomnieli swoich paszportów. Diallo w miarę szybko rozwiązał problem. Niestety Sancho miał z tym większe problemy, przez co lot do Londynu został specjalnie opóźniony.
Jesteśmy ciekawi, czy w związku z tym Jadon będzie musiał ponieść jakieś konsekwencje swojego roztargnienia. Jose Mourinho jest wciąż bezrobotnym trenerem, który czeka na intratną ofertę z dużego klubu. Portugalczyk obecnie spełnia się jako telewizyjny ekspert w rosyjskiej telewizji RT, gdzie na jej antenie co dwa tygodnie będzie analizował mecze Ligi Mistrzów. Nie jest powiedziane, ile The Special One zarabia w telewizji. Możemy się jedynie domyślać. Wcześniej w ramach Mistrzostw Świata w Rosji Mourinho za 4 dni występów zarobił 2 miliony euro. Podejrzewamy, że teraz w kontekście Ligi Mistrzów chodzi o podobne sumy. Portugalczyk nie może narzekać na swoją sytuację po zwolnieniu z Manchesteru United. Oprócz zarabiania jako telewizyjny ekspert, angielski klub wypłaca mu odszkodowanie za zerwanie umowy w wysokości 20,4 miliona euro. Nic więc dziwnego, że Mourinho nie spieszy się z zatrudnieniem w nowym zespole. Jeżeli już, to prawdopodobnie w międzysezonowej przerwie poszuka sobie nowego klubu. Teraz częściej będziemy go widywać w telewizyjnych studiach niż na trenerskich ławkach. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!